ożywienia i pogłębienia pobożności maryjnej ludu Bożego naszej archidiecezji, a zwłaszcza regionu podhalańskiego. Franciszek kardynał Macharski, arcybiskup metropolita krakowski. Dnia 2 sierpnia 1992 roku. Został odczytany dekret koronacyjny, teraz modlitwa święta kardynała nad koronami i nałożenie koron na głowę figury Matki Bożej. W tym czasie grają trobity. Najwspanialszy przykład tego wyrzeczenia dałeś nam w słowie wcielonym Jego dziewiczej Matce. Twój Syn, który dobrowolnie uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jaśnieje wieczną chwałą i siedzi po Twojej prawicy jako Król nad królami i Pan nad panami. Także dziewica, która sama się nazwała Twoją służebnicą, została wybrana na rodzicielkę Odkupiciela i na prawdziwą Matkę wszystkich ludzi. Teraz wywyższona ponad chóry anielskie, króluje w chwale z Synem i stawia się za wszystkimi ludźmi jako pośredniczka łask i królowa miłosierdzia. Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńcząc koroną wizerunek Matki Twojego Syna wyznają, że Twój Syn jest Królem Wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej. Niech giną śladami Jezusa i Maryi. Niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędząc swoich sił. Koronę, a w ręku ma różaniec, dar Ojca Świętego, specjalny dar dla Matki Bożej Jabłużeńskiej. Krzyżowany również za nas, dotąd już Piłatem,
został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i potrójnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden się umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przedstawiennictwo Maryi, Matki Kościoła i naszej najłaskawszej orędowniczki. Polecajmy Panu Bogu potrzeby wszystkich ludzi i nasze własne. Ufając, że zostaniemy wysłuchani, jeżeli ona za nami prosić będzie. Królowo Tatrzańska, po Twojej królewskiej panach tatrzańskich wędrował Twój wielki czciciel Ojciec Święty. Prosimy Cię bardzo, miej go w ciągłej opiece. Wyproś u swego syna szybki jego powrót do zdrowia, aby mógł w swym ciągłym pielgrzymowaniu oddać Ci pokłon również tu na Wiktorówkach. Ciebie prosimy. Przedstawiciel Ojców. Królowo Tatrzańska, Jego Eminencja ksiądz Franciszek kardynał Machalski, biskupi, kapłani i służebnice Boże, pełnym oddaniem, czcią i gorliwością głoszą słowo Twego Syna. Bądź im oparciem, bądź im matką, bądź im osłoną trudnych ich apostolskiej pracy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Władza administracyjna. Królowo Tatrzańska, pozwól nam czerpać z Twojej królewskiej wiedzy. Królowo Tatrzańska, popatrz na północ, aż do Bałtyku. Czy ten polski, Twój naród, nie zasługuje na chwilę spokoju, na chwilę dobrych rządów, na chwilę bezpieczeństwa o swój byt, na chwilę pełnej radości z odzyskanej wolności. Królowo nasza, wyproś nam cierpliwość w oczekiwaniu na to lepsze jutro. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przedstawicielka Matek. Królowo Tatrzańska, oborującym miłością sercu, przyjmij nasze matczyne prośby. Nie pozwól, aby nasze dzieci staczały się w alkoholizm, narkomanię. Wspieraj nasze wysiłki w walce o ich moralność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Królowo Tatrzańska, nie obchodzi twarze pasterek, juchasów, baców i ich otwarte serce. Barze pełnych męstwa i gotowości, niesienia pomocy ratowników pod błękitnego krzyża, twarze przewodników gotowych prowadzić trudnymi szlakami tatrzańskimi. Bądź z nimi, zwłaszcza w trudnych momentach ich pracy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przedstawicielka dzieci. Królowo Tatrzańska, królestwo Twoje wysoko w górach, lecz droga do Ciebie łatwa. Niesie nas do Ciebie Twoja miłość. Chroni Twoja opieka. Pomóż nam zachować nasze serduszka zawsze czystymi i być Twoimi dziećmi na zawsze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Związek Podhala. Przez stalinistwo Matki Boskiej Jaworzyńskiej, błagajmy Boga o wartkie i sprawiedliwe przywrócenie chłopskich praw w naszych ukochanych Tatrach.
barstwieknie pytomy. Wysłuchaj nas, panie, harcerze. Królowo Tatrzańska, pozwól nam zapukać do twych drzwi, gdy idziemy na ciężki górski szlak. Pozwól nam zapukać do twych drzwi, gdy wracamy ze szlaku. Zaś tych, którzy jak ojciec Benedykt pozostają po wsze czasy na górskim szlaku, przeprowadź do krainy wiecznej szczęśliwości tego syna. Ciebie prosimy. Królowo Tatrzańska, jesteśmy dumni, mogąc ci służyć. Popatrz na swe sługi tu zgromadzone. Wysłuchaj nasze prośby i przedstaw je swojemu synowi, który dał nam ciebie za matkę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, któryś namodlił swoją matkę za naszą matkę, wysłuchaj nasze prośby, które ci przedstawia Maryja i niech jej urodnictwo wyjedna nam łaskawość Ojca Niebieskiego na ziemi i w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Z darami ofiarnymi śpoki. Dekanat Białka Tatrzańska w darze ofiarnym składa alby, aby służyły w najświętszej ofierze sprawowanej w sanktuarii pożarnej i gminy Bukowina Tatrzańska. Również darem ofiarnym są alby. Maria Bachleta Zawadzka Zakopanego ofiaruje w darze ofiarnym ornat maryjny. Od dekanatu zakopiańskiego również ornat. Parafia Zof ofiaruje świece liturgiczne jako dar ofiarny. Grupa modlitewna Miłosierdzia Bożego z Jastrzębia Zdrój składa jako dar ofiarny obraz Miłosierdzia Bożego. Dzieci z Poronina niosą w darze ofiarnym kielich z pateną. Harcerze i harcerki Zakopanego ofiarują swoje przyrzeczenia i prawo harcerskie. Dar sanktuarium maryjnego z Ludźmierza od królowej Podhala królowej Tatry. Mieszkańcy Murca Sichla jako dar ofiarny składają ornat i haftowane obrusy. Chleb i wino, dary, które zostaną przemienione na ciało i krew Chrystusa, niosą Zosia Kukuc i Maciek Przewodnik Tatrzański. My śpiewamy pieśń Weź swą opiekę Kościół nasz święty. Śpiewamy pieśń Panie w ofierze. Amen.
Podajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i bawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które działałeś w Twoim świętym. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokoleń swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przed Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, które zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołają. Święty, 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 Panu zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały. Wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem,
Pomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oto jest Królestwo. Swoim apostołom pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Krzysiu Turczyń czeka na tatę przy ołtarzu. Zgubił się. Zanim będziemy śpiewali kolejną pieśń, słuchamy modlitwy do Matki Bożej Jaworzyńskiej. Cudowno Jaworzyńską Pani, Tyś po Bogu największą pociechą. Lecę ku Tobie, staję przed Tobą i błagam o pomoc, Mario. Telo cudów zrobiłaś w tym gorskim zakątku, telo nieszczęśliwych uleczyłaś z chorób dusi i ciała i niejednemu otarłaś świecki złocu. Matko leśnej cisy, honorno gaździno tater, kul
baców, potrucków dudniących srebrną wodą, opiekunko zwierząt i górskiej przyrody. Matuchno, nomilso spośród sićkich matek. Ty z rozańcem w rączkach wiesz dobrze i z nos zole kłozdego, kto ku tobie się garnie. Dziękujemy ci, Panno Święto, za ślak ku tobie. Choć ta czasem zaduty śmiezicą, wyścielone błotem, ale idziemy. Jako sił zejse to powietrze, tym bliżej ku tobie. Matuchno, ktoro ozywio z niejno z góroli, baj turystom daje swoje duchowe wzmocnienie, pytamy cię, prowodź nos tą druską, ktoro zawsze pewno. A kiedy zaś matuś, zapadnie mrok i ciemność dzicionarskiego, łożę z mgłę i dujawice i zaprowadź do sałasa wieczystego szczęścia. I jeszcze ogłoszenie. Mamusia oczekuje także przy...